że trzeba podnieść chociaż jakiś procent ludziom. Z innego całkowicie osiedla przychodzę tu, żeby taniej, tak jak marchewka. Pani szuka promocji jakiejś, tak jak żeby jak najtaniej. Tak, kochana jest, proszę pana, jest dobrze, to jest dobrze, proszę pana, bo proszę pana, ma dużą emeryturę i on ma w nosie to. Ale czemu pani ma taką niską emeryturę, co się stało? Mało, ile 700 kosztuje? Zł mieszkanie sam, żeby oni zrozumieli chociaż. No, ile pani ma emerytury? 1500. Pani ma zażyje za 1500? Nie, no skąd? Jak 700 mieszkanie, światło. Nie, pani mówi, ile 700 kosztuje? Zł mieszkanie samo. A ile kosztowało? Światło. A 450, jakby do wspólnoty weszli. Prawie drugie tyle. Tak, teraz tak wszystko podrożało. Światło i no przez... Dopiero ma zdrożeć światło, bo jeszcze gorzej. No, to już teraz sobie... Proszę pana, gaz, woda. Ale tego, emerytura nie jest tak sama. Ile leki kosztują? No różnie. Są darmowe? A skąd? Można obiecywał PiS i tak dalej. Tak, o, antybiotyk. O, taki antybiotyk, 3 opakowania po 102 zł. A będzie bieda w tym kraju, jak pani w tym roku, bo jak wszystko drożeje? Ja to powiem tak, że tak, no, żeby oni zrozumieli chociaż w rządzie, że trzeba podnieść chociaż jakiś procent ludziom. Ile teraz trzeba byłoby mieć, żeby żyć godnie w tych czasach? Powiedzmy, że ja pani nie, sama jest. Ja nie orientuję się, bo ja z innego całkowicie osiedla przychodzę tu, żeby taniej, tak jak marchewka. Pani szuka promocji jakiejś, tak jak żeby jak najtaniej. Tak, tak. Wszystko w telewizji, że taki dobrobyt jest, jak pani włączy jedynkę TVN Polska, że super się żyje emerytom. Komu, kochana, jest, komu, proszę pana, jest dobrze, to jest dobrze, proszę pana, bo proszę pana, ma dużą emeryturę i on ma w nosie to. Ale czemu pani ma taką niską emeryturę, co się stało? Mało lat pracy było, czy małe składki były inaczej wprowadzane w tamtych czasach? Ja to byłam w ZUS-ie wyliczana tak, że proszę pana, miałam 25 lat i poszłam na tę emeryturę, ale ta pani mówi, że miałam bardzo niskie zarobki. Znaczy, takie czasy grupy, były. Z grupy po prostu mi dawali, bo była grupa najwyższa 8, a mnie dali 4. I musiałam pracować na maszynach 3 i to nadganiałam, nadliczbowo małe dzieci były, a tu guzik, prawda, to wszystko zależy od grupy. Czy pani nieświadoma wtedy była? No, skąd? No oczywiście, myślał, że będzie na staro, skąd? To... skąd? To tylko tyle, że wyrabiałam normę, produkcja szła za granicę, zostawałam na noc, nawet na drugą zmianę, bo wojsko przyjechał, produkcja wojskowa była, proszę pana, trzeba było odebrać wszystkie... Ciężka praca. No, okropnie. Jaką jestem emerytom, bo jest 13, 14, to 8... Tak, to dużo mi... Finansowo, czy wystarczy na wszystko i tak dalej? No nie, absolutnie. Nie. Jest dobrobyt, czy nie ma? Absolutnie nie ma. Jak to wygląda? To jest ta telewizja. Ile pani ma tej emerytury i ile brakuje? O, kochany. Ma pani 2 chociaż? Nawet nie mam 2. I da się przeżyć za poniżej 2000? Nie.